Siema ludzisko, z Dubka z tej strony. Powiem wam historię. Mój dziadek kiedyś powiedział, że Polacy boją się kolejnej wojny i dlatego zawsze udają, że czegoś nie widzą. Teraz wam powiem, o co chodzi. Zobaczcie. Teraz w sądownictwie polskim ja mam tam jakąś sprawę i bałem się iść na rozprawę. Dlaczego? Bo może powiedzieć, że są dwie strony medalu. Jedni gadają, że Unia jest zła i prawo polskie jest ważne. Jestem Polakiem, okej. Okay. Ale kiedyś ktoś podpisał, że podlegamy pod Unię. I drudzy sędziowie kłócą się z tymi sędziami. Nieważne. Sędziowie kłócą się z sędziami. A sędziowie powinni dawać dobre wyroki. Czy sędziować? Szczęka mu wypadła. Nie, ale rozmawiam teraz z ludźmi, ze znajomymi. Każdy się boi. Wiecie, czego się boją? Stanu wojennego i żeby Polak walczył z Polakiem. Takiej wojny domowej. Ja pierdolę. A było tak fajnie w Polsce, nie? To się zesrało. No bo co teraz w Polsce? Każdy się boi. Witam Państwa w szpitalu kontaktowym. Wczoraj był dzień bez przekleństw. Pojechałem. O, wczoraj był dzień bez przekleństw. Czyli dlatego akurat powiedziałem. A jak ma ludzie się mają nie być, jak nawet Fame, MMA, KSW, wszyscy promują co? Sport czy bijatyki? Dlaczego? Dlaczego na przykład nie grają w tenisa? Tylko się napierdalają. Albo nie robią jakichś zawodów, toru przeszkód, tylko się napierdalają. W polityce się napierdalają, w sporcie się napierdalają, w życiu się napierdalają, w samochodach. Ty pojechałem samochodem, to co drugi do mnie wyskakiwał. Dlaczego wolno jadę? Jechałem 50, a wszyscy gdzieś zapierdalali i do mnie się gość przyburzył, że za wolno jadę. Ale to naprawdę może być niebezpieczne. To proszę pana, tylko jeszcze na wstępie chcę powiedzieć, że nie ma to oskarżać pana marszałka, to że mówi z pozycji plebów, jakby, ponieważ... Kurde, w Polsce mamy teraz dwa obozy, nie? Słuchajcie, kiedyś zrobiłem tak, że założyłem się z kimś, postawiłem na orła, a ktoś postawił na reszkę. A... Moja mama mówi, ale czego nie postawicie na kant? Ja mówię, jaki kant? Przez na kant nie spadnie. Słuchajcie, rzuciłem monetą i moneta spadła na kant. Ktoś mówi, jak możliwe tak? Co, w błoto wpadła? Nie. Był krawężnik i stanęła przy krawężniku. Ale była przychylona bardziej w lewo. Czyli można by było, że było widać reszkę, a orzeł było od drugiej strony. Ale stanęła bokiem. I wygrała. Zawsze jest trzecia strona medalu.